Dzień dobry, ja jestem Kefmif, a to jest Bimenge Drive. W ostatnim czasie pokazywałem bardzo dużo modyfikacji, spalony zamiar tej gry pojawiło się tutaj. Atu 1.4, Karo, Prawicze i Karo Plusy. No, ale wszystkie te modyfikacje były mocno średnie. To nie ma co mówić, ja to mówię. Poszukiwałem, że one były dobrze wykonane. To były fatalne pojazdy. Wnętrza obrzydliwe, światła niepoprawnie działające. To jest w ogóle źle wykonany napęd. Te Atu Plus ma jakby wyjściowo napęd na przód, co jest totalną bzdurą. No, ja chciałbym dla nich takie pożegnanie, można by rzec, wykonać. Ktoś może z widzów oglądał stare odcinki Top Gear w pewnym epizodzie. Oni zajmowali się pojazdami z ery komunizmu. Tutaj nasze wschodnie takie samochody, tam pojawiały się Łada, Zaporożec, Moskwicz, Samara była. Był też moment, w którym pokazali Poloneza Traka. No i z tym Polonezem Trakiem zrobili taką jedną rzecz, to też wykonali przy okazji testowania Toyoty Hilux i wytrzymałości Toyoty. No, to jest moim zdaniem rzecz, którą też można by wykonać, dlatego tutaj Poloneza Atu minusa, nie plusa. Mówię, że Atu najlepsza buda, moim zdaniem to jest obrzydliwe i ten Atu tutaj zasługuje tylko na jedną właśnie tą rzecz, co też stało się z Trakiem w programie Top Gear. No. Tylko się jeszcze zastanawiam tutaj, dlaczego uważam, że ten Atu jest taki słaby, to proszę spojrzeć tutaj, jak to zostało wykonane, jak tutaj są ostre krawędzie, tekstury jakie są brzydkie, że to w ogóle się one zingliczowały, pojawiła się taka różowa, domyślna tekstura. Ja go tak zostawię i przed się odwrócę i pokażę wam, co stoi za mną. To jest zupełnie inna jakość. Naprawdę moim zdaniem te tutaj widoczne Karo, jeszcze inne modele, jakie zaraz pokażę, to jest zupełnie inna jakość wykonania. Proszę spojrzeć na to wnętrze. Tutaj zegary wyglądają jak żywe, jak te prawdziwe, kierownica na tą teksturę, deska rozdzielcza. To jest wszystko tutaj jak prawdziwe. On się tak buja tutaj na zakrętach, właśnie ledwo co się w tym zmieściłem. To jest imitacja, jakiej naprawdę jeszcze nie widziała ta gra. Ale najważniejsze, o co chodzi w tej grze, jak on się tłucze. No tak. Bardzo dobrze. Jak na 5 plus. Naprawdę, poziom wykonania tego modelu jest rewelacyjny tutaj. Lakier jak prawdziwy, wszystkie odbicia, lusterka, wnętrze jest po prostu świetne, naprawdę fotele tutaj, sprzączki od pasów, klamki, kołpaki. Po prostu no, to jest poziom wykonania, jakby to było zrobione przez deweloperów gry, nawet powiedziałem, że lepiej. Ktoś naprawdę się postarał, nie będę nazwiska wymieniał, ale kto wie, ten wie. No ale o co chodzi? Czemu on jest taki świetny? Bo takim sobie samochód można robić przecież każdy, tak? Takie jedno Karo. Ich jest kilka. Mamy Karo MR91, takie jeszcze na wąskim moście, pomarańczowe kierunkowskazy, wlot powietrza na masce, stara deska rozdzielcza. Mamy przejściówkę ze starym przodem, jeszcze z nowym tyłem, ale jeszcze ze starym zderzakiem, stary przód, stare wnętrze, stare fotele, też wąski most. Mamy standardowe Karo MR93, szeroki most, nowe wnętrze, nowe fotele, nowe światła. Nowa deska rozdzielcza, nowe zegary. Mamy Karo policyjne z kogutami, z takim fajnym malowaniem. Mamy Karo po tuningu, takie bardziej wyglądowe. Mamy Karo przygotowane na Coyotesa, takie z silnikiem na 1.4 Rover, klatką bezpieczeństwa oraz z fotelami kubukowymi. Mamy zwykłe Karo 1.4 Rover z fajnymi takimi FS-owskimi felgami trójramiennymi, takie naprawdę klasyczne. Mamy Karo Orciary.
takie prawdziwe warciary z spoilerem, z progami, tutaj jeszcze z felgami, z grillem, co jest dosyć rzadkie. I są dwie wersje orciary, pomalowana, niepomalowana. Wszystkie te karo mają inny wzory felg, kołpaków. Tu mamy standardowe stalówki. Mamy kołpaki poliftowe, przedliftowe, takie trójramienne felgi, sześcioramienne felgi, felgi OZ i szeroka stal, no i takie w stylu japońskiego. Fajnie się naprawdę deformują tą polonezę. Ja ich nie będę prezentował, zaraz jak tylko wrzucę ten film na YouTube'a, zmontuję go na szybko, to zaczynam transmisję i wtedy pokażę je w akcji, więc zapraszam na zapis, które podlinkuję do adnotacji.